Na stadionie Prądniczanki spotykają się dwie najlepsze drużyny, jeśli chodzi o wymiar strzelonych bramek w tym sezonie. Wisłoka Dębica ma 27 goli na koncie, Wisła 2, Kraków 22 bramki, zatem emocje są gwarantowane. Interesuje przede wszystkim drużyna Wisłoki Dębica i Wisły 2, Kraków. Tak to wygląda w tabeli, drodzy Państwo. W dzisiejszym spotkaniu Wisła 2, Kraków między słupkami zaczyna z jedynką Maciej Wolicki, 2, Kuba Wiśniewski, 5, Patryk Moskiewicz, 6, Danilo Bojko, 7, Wiktor Szywacz, 8, Jechor Kromyk, 9, Karol Tokarczyk, 10, Mateusz Muński, 11, Maciej Kuziemka, z numerem 16, Janis Kiakos, 17, Kacper Skrobański. To skład drużyny Wisły 2 Kraków Dębica. W składzie w bramce z jedynką Piotr Chrapusta, 3, Michał Czarny, 4, Bartosz Grasza, 7, Jarosław Czernysz, 10, Damian Łanucha, kapitan zespołu, 16, Jakub Struzik, 17, Krzysztof Zawiślak, 19, Sebastian Fedan, 23, Mateusz Geniec, 28, Michał Bogacz, 30 to Dominik Kulon, szkoleniowcem Bartosz Złota. Mają przyjemność poprowadzić Albert Binkowski jako arbiter główny. Na liniach pomagać będą Karol Purtak oraz Błażej Turski. Jako zespół wyżej notowany w tabeli po tych 10 spotkaniach, mając punktów 16. Natomiast Geniec, Bogacz, Grasza, także jest Struzik. Piłka zacentrowana i mamy trafienie już w drugiej minucie dla Wisłoki Dębica. Ależ sytuacja po tym świetnie rozegranym rzucie rożnym. Piłka dokręcona jakże precyzyjnie i mamy trafienie dla drużyny gości. Druga minuta. Zobaczmy, co wydarzyło się w polu karnym Wisły 2 Kraków. Czy było tam jeszcze muśnięcie piłki przez gracza Białej Gwiazdy? Byłby to mocne, dalekie wznowienie gry od autu. Wybija Struzik, ale wprost pod nogi Szywacza. Szywacz z uderzeniem. Jeszcze tam jest uderzenie Tokarczyka. Koniec końców wybija piłkę na rzut rożny Bogacz. Pierwsza okazja dla Wisły 2 Kraków. Na to, by odpowiedzieć Wisłoce Dębica. Widzieliśmy Tokarczyk. Podłączył się do tej akcji Geniec. Łanucha bardzo skutecznie do Czernysza. Gra na małej przestrzeni. Przyspieszenie. Łanucha w polu karnym i to jest symulacja według Alberta Binkowskiego, choć my przyjrzymy się tej sytuacji jeszcze raz, żeby zobaczyć, co wydarzyło się w polu karnym. Podanie Czernysza, potem zgranie piłki przez Struzika, jest Łanucha w polu karnym. Pytanie, co w tej sytuacji powinien uczynić? To odsyłamy do drugiej minuty. Tymczasem Wisła 2 Kraków atakuje. Muński już w polu karnym, blisko niego Grasza. Muński, wyłożenie piłki. Nie było tam strzału ani Giakosa, ani także Szywacza. Podanie Bojki do Tokarczyka. Uderzenie napastnika Białej Gwiazdy, ale mamy kanonadę pod bramką Chrapusty. Najpierw dogrywał Bojko i to efektowne zagranie. Kilkukrotnie już oglądaliśmy ten obrazek w dzisiejszym spotkaniu. Ale po raz kolejny Czarny wyskoczył w górę bardzo mocno i tu mamy rzut karny dla Wisły 2 Kraków. Będzie okazja na to, by wyrównać po tym zagraniu, kiedy gracz Wisłoki Dębica przekroczył przepisy. Mateusz Geniec według arbitra będzie cieszył się z drugiego trafienia. Mateusz Muński. Chrapusta nie dał rady, Muński pokonuje bramkarza Wisłoki Dębica. Mamy remis w 30 minucie spotkania 11 kolejki. Wyrównuje Mateusz Muński, pokonując Chrapustę z 11 metra. Pewne wykonanie, mocne uderzenie Muńskiego. Bez szans był Chrapusta. Będzie stały fragment gry dla Wisłoki Dębica. Dziś już oglądaliśmy sytuacji, po której Wolicki musiał wyciągać piłkę z siatki. Tym razem na posterunku bramkarz Wisły 2 Kraków. Mocne wstrzelenie piłki w pole karne, Wolicki. Podanie do Kulona. Podłączył się do tej akcji Grasza. Wstrzelenie piłki w pole karne. Nie koniec zagrożenia. Uderzenie wyblokowane przez Moskiewicza. Jeszcze Czernysz przygotował tą piłkę na dośrodkowanie, nie sięgnął jej Zawiślak, choć rzut wolny dla Wisłoki, Łanucha przy piłce, dwuosobowy mur, dośrodkowanie, taki centrostrzał, który daje drugą bramkę Wisłoce Dębica. Co tu się dzieje za sprawą Damiana Łanuchy w tym spotkaniu, że jest to specjalista od bramek z rzutów wolnych, wiedzieliśmy, ale że w tej sytuacji zdecyduje się na takie rozwiązanie i przyniesie ono dobry rezultat.
Szapoba dla zawodnika Wisłoki Dębica. Zaskoczony Wolicki, zaskoczona Wisła, dwa kraków. Możemy spodziewać się wszystkiego. Z rzutu wolnego Łanucha posyła piłkę w pole karne, uderzenie. Strzelał Fedan, bardzo dobra próba. Świetnie wypatrzył zawodnika Wisłoki Łanucha. Młyński, Kurzemka efektownie utrzymał się przy piłce. Kurzemka zdobywa przestrzeń. Kurzemka, uderzenie, broni Chrapusta. Świetna próba i indywidualna akcja zawodnika Wisły 2 Kraków. Maciej Kurzemka potrafi robić to doskonale, natomiast przy piłce utrzymują się zawodnicy Wisłoki Dębica. Żmuda, zagranie do Graszy, sporo miejsca ma defensor Wisłoki, mocne wstrzelenie piłki. Broni Wolicki, Mianka, mówię tutaj o grupie pościgowej, o to drugie miejsce, o też pozycję lidera, którą zajmuje drużyna Sandecji Nowy Sącz. Mike, szansa dla Wisłoki, teraz mamy rzut karny. Drugi w tym spotkaniu, choć pytanie, czy też jest w pełni zasadna ta decyzja? Analizujemy, co wydarzyło się w polu karnym. Czernysz zgrywa piłkę do Gańca, ten obsługuje podaniem Majka. I mamy pewność co do tego, że 2022-2023, Geniec kontra Wolicki. Geniec broni, jednak nie, to jest pewne wykonanie Mateusza Gańca, choć wyczuł jego intencje doskonale Wolicki. Wydawało się, że będzie w stanie interweniować, to nie myli się Mateusz Geniec i wychowanek Sandecji Nowy Sącz kompletuje siódme trafienie w tym sezonie, a Wisłoka ma już trzy bramki w tym spotkaniu i dwie bramki więcej od Wisły 2 Kraków. Pewne wykonanie, wydawało się, że zdecydowanie bliżej miał Paniowski. Podanie do Sargi, w pole karne Sarga, mocny strzał broni Chrapusta na posterunku bramkarz Wisłoki Dębica. Po tej chwilowej ofensywie Wisłoki Dębica przenosimy się pod bramkę Chrapusta. Piłka wraca do wykonawcy tego rzutu rożnego, Wiktora Szywacza, wycofanie do Kuziemki. Domaga się tutaj podania Paniowski, Paniowski, uderzenie! Blisko szczęścia był Filip Paniowski. Ale będziemy mieli kolejny korner po tym zagraniu Paniowskiego. Interwencja Chrapusty, który opanował piłkę w boisku Skała, wycofał do Bojki, ten zamarkował dośrodkowanie, dopiero w drugie tempo, uderzenie, jest trafienie, bramka kontaktowa dla Wisły 2 Kraków. Strzelcem bramki Danilo Bojko, wyglądało to na dośrodkowanie, ale dziś te dośrodkowania bardzo często zamienione są na bezpośrednie trafienia. Tak jak teraz w przypadku Danilo Bojki. Wydaje się, że nie było tam kontaktu. Koniec meczu, nie będzie rzutu rożnego dla Wisły 2 Kraków. Wisłoka Dębica pokonuje rezerwę Wisły Kraków 3-2. Emocjonujące spotkanie, 5 bramek w meczu drużyn, które te bramki potrafią strzelać.